Cefaka. Cóż za wspaniałe miejsce do życia. Mam flashbacki z tego, co było ostatnio i nie jestem pewien, czy chcę pamiętać o tym, że ta cefa istnieje. O, na pewno nie będzie tym razem aż tak źle. A z inne kłamstwa, które sobie powtarzam. Cefaka jeden. Zastanawiam się, jak daleko od niej jestem, bo nie byłem pewien. I chciałem po prostu już być na miejscu, żeby móc zacząć tak dalej. To ja w ogóle mam. Mam praktycznie wszystkie modele. Nie mam połowy modelu F. Model P ma bardzo mało amunicji. Nie. Mogło być gorzej, to na pewno. Dobra, jak się grało w tego, bo ostatnio jeżeli ktoś grałem, to w teraz co najwyżej. I żeby mi się kontrolki nie pierdzieliły kompletnie. Dobra. To, this is fine. No dobrze. Na czym polega problem z CFK? Znaczy, tego co pamiętam, z pierwszą połową CFK to by mu nie było. To bym był z drugą połową CFK? Zaraz się przekonamy, czy dobrze pamiętam. Tutaj widzę, że dość sporo bywam, ale to nie jest największy z moich problemów. Au. Zabiję to czy nie zabiję tego? To bąble. To jest wesele, witam. Aj, bo to nie są platformy. Tego muszę aktywnie unikać. Jak te szydła są straszliwie irytujące. Mam wrażenie, że jak próbuję jej ciąć Saberem, to zawsze nie trafiam. Zanim mnie one zdążą trafić. Tu na górze nic nie ma. Tam na górze jest dysk. Po chwili się tak idzie, okej. Nie chcę myśleć, jak się zbiera resztę potencjalczyków. Jak się już naładowane strzoty, zawsze mi się dajesz, bo też mówi AWP. W sumie. Brzmi tak podobnie. The K in area K stands for Keg W. Po polsku by nawet bardziej pasowało, że K w CFK brzmi jak kurwa. Za blisko. Dobra, zobaczmy czy zapamiętałem choć trochę jak się walczy z tym bossem. Może trochę bezpieczniej spróbuję po prostu. Nawet jeżeli walka mi wejdzie dłużej, to aż tyle nie będę obywał. Jak już mówiłem, walka mi wejdzie dość dużo dłużej. Ażej. Ciężko, jakby się go atakuje w tej Benem, mam wrażenie. Szyfora dała wannę, dlaczego biorę na majówkę? Poczam pik dla szyfory. To na dysku jest na Nie, zauważyłem jak próbowałem używać tego. Jak próbowałem używać tornada, że mam odrobinę problem z wycelowaniem go tam gdzie chcę. I tak się boję przed to używać go na... zwłaszcza takiego małego bossa, bo gdyby boss był większy, to zupełnie inna historia. Ale tak, to... nie, mam wrażenie, że spróbuję po prostu.
A, czy mogę też tego tutaj przytrzymać? Tego bym nie pomyślał. No nie, mój pojedynek nie jest najwybitniejszy. Czy już wchodzimy do lawy? Jeszcze nie. Unless... Nie, to już wchodzimy do lawy. O Boże. Okej, okay, rozumiem. No! Boże! O, i tej grze chodzi. Okej, okay, rozumiem, nie biegam tutaj modelem HGS. Halo? Czemu mi się Saber nie ładował? O mój Boże! To Corsales, no właśnie się śmiałem trochę, że dopiero to... Saber? Halo? Cyber mi się nie ładuje. I kompletnie nie mam pojęcia... O mój Boże, gdzie mnie to wyrzuciło? Zróbmy to inaczej. Czemu mi się tam Cyber nie ładował? Bo myślałem, że naładuję sobie Cybera, żeby łatwiej ten z tego przecinika, który łańcuch wpuszcza. Ale ewidentnie Saber stwierdzi, że on się dzisiaj nie ładuje. Chyba, że nie wiem, mam już kompletny wylep i w ZX się nie da ładować Sabera, ale nie wydaje mi się. Dobrze, nie masz tej troszkę do rozmieniania. I mean, różnica jest taka, że w Celeste mam nieograniczoną liczbę szyć. Więc jakaś taka wyjebka nie boli aż tak bardzo. Nie, czekajcie, bo mnie chyba też nie popływi. Ale, bo był ten śmieszek, że animacji ładowania nie było widać. A tam nawet mi się wydawało, że nie słyszałem, żeby się ładował. Więc nie wiem, naprawdę nie wiem. Jak to mówił klasyk stary, ja nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, co czuję, że tej chwilę posiedzimy. I to gorsze, nawet nie do końca jestem pewien, co mogę tym zrobić. Nie przychodzi te TKXDD. Gdyby to był Mega Man 01, to też czuję, żebym po prostu bardzo intensywnie skipnął tę misję. Ale to nie jest Mega Man 01. Zaraz ktoś powie, że to jest actually dobra gra. Wait for it. Zabij złote tutkawy, wtedy masz a czym są życia. Złote tutkawy nie istnieją, nie mogą mnie krzywdzić. Ja mam wystarczające problemy bawiąc się z B-side'ami, żeby myśleć o złotych tutkawach. Wiem, że tornado, wolę go bić tak. Jest mi wygodniej po prostu. Nawet jeżeli jest wolniej. Setka CS była bardzo nieprzyjemna, domyślam się, szczerze mówiąc. Nie mogę robić tego Flasha, bo nie mam na niego czasu. Bardziej frustrująca. Domyślam się, że po prostu jest bardzo dużo... Znaczy, ja widzę już po tym, jak wyglądają B-side, że to jest dość trudnego. I nie chcę myśleć, co jest na slajdach federalu.
A, to jest insta-kill. Okej. Okej. Po prostu się zastanawiałem, czy może przejście tędy jest bezpieczniejsze niż tamtym pokojem, w którym się lawa podnosi. Ale znałem, że cię po prostu nie wyrzuci dokładnie w to samo miejsce. Koniec końców. A jeszcze lepiej. Rozumiem. Więc rozumiem, że to jest bardziej kwestia... Gdzie chcesz? Znaczy, jaki typ goniącej cię lawy chcesz? Mój Boże. A póki to chyba zdecydowanie wybieram ten. Śmiałbym się, gdyby to mnie mogło zabić, TBH. Znaczy nie śmiałbym się, bardziej śmiałbym się przez łzy, ale wiecie o co chodzi. Może tutaj się można utopić. Dasz. O Boże. Okej, rozumiem. To akurat była moja głupota i daję sobie sprawę. Continue from save point. Nie jestem pewien, czy tamta główna ścieżka jest lepsza, czy gorsza w tym momencie. Do tego przyjęcia, że DS2 byś nie mógł, to jest tak bardzo nudny i oklepany żart, jak to, że żyłem za czasów Kleopatry i tego typu rzeczy. Był śmieszny jakiś pierwszy 500 tysięcy razy. Okej, nie wiem już, jak to działa obrażenia w wodzie. Mam kompletne zero pojęcia o tym, jak działa obrażenia w wodzie. Bo ewidentnie są to bąbelki. Jezus, czemu w tym etapie jest tyle infekujących rzeczy? Ej, on się w jedną stronę wydłuża, że tak powiem. A, Jezus, to było głupie. Ach. I tak prosto w lawę, która jest na dole. Właśnie sobie wyobraziłem, że coś takiego mogło mieć miejsce. Nie wiem, spróbuję jeszcze raz górą pójść. Potrzebuję modelu P. Zobaczymy, pewnie jest nieprzyjemne skończenie w DS2. A mi nie bronię ci, po prostu... Mam wrażenie, że większość rzeczy jest tak bardzo na siłę tam dopowiadane, że... Nie uważam tego za aż tak zabawne jak ty, to na pewno. Zwłaszcza, że bardzo dużo narzekań, które można mieć w stosunku do DS2, można też odnieść do innych gier. I konkretnie czekanie się DS2, to jest dla mnie zawsze takie hek. Okej, nie idę tędy. Znaczy teraz już nie mam wyboru, ale... Nie wiem, czy mam go zabić niby. Ja go Charles Taberem nie zabijam?
Czego ta gra ode mnie oczekuje tutaj? Trafiłem go czasem. Trafiłem go. To był trafiony charge table. No tak, ale chodzi mi o to, że jeden hit go nie zabija, to ja nie wiem, czego ta gra ode mnie oczekuje w takim razie. Ja pierdolę. Co za etap. Zajść, żeby przejść. Czyli rozumiem, że jeżeli przyszedłem do tej misji bez modelu H, to znaczy, że absolutnie nie mogę przejść segmentu i muszę stracić się wszystkie życie. Rozumiem. Dobry design. Na pewno się da jakoś. No właśnie, mówi, jeżeli to ktoś przeżywa naładowane kit Tabera, to nie bardzo widzę, jakie mamy inne opcje, żeby dość szybko to zniszczyć. Nie przemie. Też na to cholerstwo. Może. O, gdyby to był Mega Man 2, to byś nie narzekał na lasery u Quickmana. Mam wrażenie, że lasery Quickmana to kwestia wyuczenia się, aniżeli zrobienie jakichś absolutnie szalonych rzeczy na FX. Za szybko. Panie, zaczekać. Myślałem, że dobrze. A czy wiem, że Marcin bardzo na przykład hejci lasery u Quickmana? I ogólnie segmenty typu, że trzeba się ich wyuczyć na pamięć i to nie jest tak, że musi jakoś pytanie dziwię, bo też się zgadzam, że nie jest to przy designu. Boże. Ściąłem jajka na chwilę. Może oczywiście wziąć tego... no czemu? Ja tylko chciałem zmienić. Kojarzę, że jak grałem ostatnio w tego... Big 3 to bardzo sobie pomagałem tym Eldashem. Ja zaraz umrę, by the way. Jeżeli nie wychnę tanka. Widzę nie piekli pierwsze wej, to się da. Jezu. Jest ten Eldash jest dłuższy niż go zapamiętałem. Boże. A może apteczka? Co do chuja! Ich pojebało z tym etapem. Boże święty! Absolut X7 tier design. Skipnąłem castingę, bo chciałem zmienić formę. A w sumie czy ja muszę zmienić formę? Elektryczność na ogień. Mogę spróbować, jak jest. Tak. A nie no, zadaję dużo. This is fine.
Planujesz gdzieś się osiedlić na chwilę? Nie, no dobrze. Nie model, tylko tank. No dobrze. O Boże. Żebym paskudnie to rzucił. Pewnie ten B podał, nie jest takie łatwe. Zwłaszcza jak ma się grube paltekie i robi się 180 w miejscu bez powodu. Jada hasła. To nadal jest za lekko i to prawda. Jest to najzdrowsza rzecz, jaką w życiu widziałem. A Mission Report doskonale. Mamy wszystkie 6 fragmentów biometra. Tak, 6. 6? Wait. Hold up. Ja coś przespałem. To ona powiedziała 6. Czy ja jestem już kurwa ślepy? Masz coś jakiego wydaje pod tym wszystkim? Wiem, że jak się wejdzie w ustawienia kontrolek, to było tego przycisku overdrive. To nie wiem, co robi overdrive Hellboy, poza tym, że masz śmieszną aurę. Model X. A, w tym sensie, okej. Okay. Bo ja liczyłem je jako połówki. I dlatego miałem, że dlaczego 6, a nie 8. No jak używam tylko ataków, to... A, w ten sposób, okej. Okay. To się może akurat przydawać. Dobra, w pierwszej kolejności co robię, to pierdolę zapisuję to. I gdzie ja chcę wrócić? Pewnie do X1, co? Znaczy, co jeszcze rozważam? To, czy mając klucze mogę pozwiedzać CFM. Względnie, czy chcę to robić. Czy ja chcę iść do CFM? Powiedzcie mi, widzowie, czy ja chcę iść do CFM? Nothing before? Nie, nie chcesz. Hamin? Sprawdzić nie też chodzi chyba, co tam jest. Mam zapisane w razie czego, mam gdzie się cofnąć. Jaki mam teraz spell? Jeżeli masz na myśli ja jako in-game, to chyba wrócić się do bazy. Jeżeli masz na myśli ja jako ja, to po prostu chcę zobaczyć, co jest FM. Bo domyślam się, że teraz gadamy w taki pseudo endgame. Skoro mamy już 8 nabatów ze sobą. Czy ja dobrze przyszedłem? Chyba tak. Czy ja źle poszedłem? A, 1 na 4. Nie, bo wszystkie te biometale już pozgadniałem. Te całe 8 par. Znaczy, wpływa 8 par, 4 pary. 8 metali. Bo gdzieś ostatnio wyczytałem, że model X dostaje się za przejście gry obiema postaciami. Nie wiem ile w tym prawdy, ale mówię co znalazłem. No już odrzucimy. Mówię co przeczytałem. Możliwe, że jest to nieprawda, że nie jest to zgodne z stanem faktycznym, ale coś się znalazłem. Miałem już go po przejściu doskonale.
No dobrze, kto mnie oszukuje? Losowy random w internetu czy Shane? A, czy ja tu i tak nie wejdę? Ja myślałem, że ja tu wejdę. Coś mnie tu daje, blokuje. A. No dobrze. Jak nie mam zwiedzać TFM, no to nie będę zwiedzał TFM, no proste. Transport DX1. Ktoś musi zrobić jakiś taki komiczny mem, że transport do X1 teleportuje gacza do smysowej gry. Ile kosztuje ta biometali? Dużo. Mam wrażenie, że najbardziej powinienem chcieć naprawić te modele. Coś ten deseń. Trochę model P. Wydaje mi się, że wszystkim mogę mieć na trójkę, tak na spokojnie. No, akurat się kryształy pozużywały. Więc jaki. Halo? Co tam, player? Spotkaliśmy zawartość desku, który przyniosłaś. Zostawiaj siostrę, report o biometalach. Aby walczyć z modelem W, stworzyłam modele XZ. W ogóle najmniej ten obrazek w tle, jeżeli chodzi o postać, I swear. No i ci, którzy mają potencjał do używania modelu XYZ, mają też potencjał do używania modelu W. Możesz uratować świata, bo go zniszczyć. Jada. O, nie będę, jak Prometeusz i Pandora, słynne ostatnie słowa. Czy chcecie mi powiedzieć, że ja do TFM mam iść tak czy siak? Dawało się z jakiegoś przeklętego powodu, że TFM to jest ten bonsowa sefa. Oh well. Rozumiem. Mogłem sobie oszczędzić odrobinę czasu. No, nic nie szkodzi. Przynajmniej dzięki temu pani temu się tam idzie w miarę dobrze. Podładowałbym sobie trochę amunicji. To jest efekt. Stefan chyba to z bonusami. Możliwe. Podładowałbym sobie trochę amunicji, powiedział, bywając na każdym możliwym kroku. Tak, ja musi być absolutnym rajem dla każdego, kto lubi. Kiedy postać im krzyczy każdy atak. Z tego co patrzyłem, to w kolekcji można sobie wybrać, czy chcemy 0-3 czy 0-4. To nie pamiętam, czy przed zaczęciem gry, czy jakoś inaczej. I ja sobie wybrałem 0-3, z tego co pamiętam. Więc potencjalnie mógłbym tam podejść, zobaczyć to jak. Ale najpierw CFM.
O, mam pełną energię. That's nice. That is very nice. No dobrze. Sefałem, witam ponownie. Co za banger. Co za absolutny banger. A wklepujcie hasło. Każdy gada po łacinie. Lumine? Czy ktoś powiedział Lumine? W ogóle bardzo subtelne jest to, że są tutaj literki każdego modelu. No bo dajcie nic potem. Jakiś model. O, wyjątkowo tam coś jest. To coś nowego. Nie chciałem tu wejść. Chciałem się zmienić na model H. Ojej. Też czuję, że będę miał jak Celest. Nie, nie, to by tego. Nie będę próbował nawet. O, Asher. Nie patrzę, mnie zmieniałem z modelu H, I guess. Sięgam. Czemu ja to robię? Goddammit. Gdzie jesteś, ptaszku? On się nie topi aż tak bardzo z tego. Jak tak zauważyłem. Tego ostrego. Nie spada fajtu tylko z balkonu. Nie wiem, czy to lepiej, czy gorzej. Gdyby był na parapecie, to może nie byłoby aż tak źle, bo by sobie gniazda nie uwiły. Wow. Co to? Ja wiem, że model wuj w ogóle, ale flashbacki do tego, do Wyla. Boże, jestem w tym miejscu. Ile on ma HP, Jezu? Dużo. Mam tak mało HP-ków, co sobie łyknę tutaj, tego małego tanka. Jeżeli się znajdzie jakiś fajny sposób na podładowanie tanków, to z chęcią z niego skorzystam. Najlepiej, jeżeli będzie to coś nieco bardziej ambitnego niż tych dwóch przeciwników tutaj. Bo jasne, na nich pewnie też można, ale nie jest to jakieś bardzo optymalne. Nawet jeżeli dopiął te apteczki. Dobra, to tutaj sobie podleczę tylko HP jako takie. Wow. Tanka spróbuję potem podładować jakoś. Jak już mówiłem. Czy to Cyber Elfy? To wygląda jak Cyber Elfy. Tu jest cholernie wytrzymały na ataki z tego, tej Bena. Albo nie? Tam już nie wiem. Jak widzę te matki, to się boję, że one też mi zrobią. Czy coś na dole jest? Wygląda jakby coś miało być. Bifal, tak, jest, kolce.
Ja skorzystałem pani bardzo. Chciałbym nie przewidywać w przyszłości w takich celach. Okej, to jest po prostu podnosząca się woda, znaki zapytania. I to... Holy shit. Tutaj zostałem totalnie tonowany. To wygląda jak ta bota dla modelu L. To woda się musi odpowiednio wysoko podnieść. Tutaj sobie zaczekam, I guess. Niech się podniesie do końca. O, można lecieć dalej. To cały czas muszę... nie dolecę tam. O Boże. Błagam, powiedz, że to mnie zabija. A nie zdążyłem się od ściany odbić. Mam wrażenie, że zaliczyło mi to jeszcze jako wiszenie w powietrzu przez chwilę. Została mi jedna misja, za jednym będzie endgame specjalnie jest gorsza do tego. Nie wiem, nie czułem, żeby endgame był jakiś bardzo paskudny w 01. Szczerze mówiąc. Nie mówię, że on był jakiś świetny czy wybitny, ale tak, żeby był jakiś bardzo zły, też nie kojarzę. Też mogę na to patrzeć nieco inaczej, bo robiłem go save assistem, ale... Pojebie mnie. Mam dasza, muszę go używać. Czy ja mogę daszować, jak jestem w tym hoverującym typie? Final bot strategiczny. Final bota się trzeba bardzo mocno nauczyć. A biorąc pod uwagę, że trzeba powtarzać bota, żeby się go porządnie nauczyć, to jest, prawda? Nie masz jak wyskoczyć z wody. Właśnie. Okej. Jak widać. Maszuje A. Znaczy A, przeciwko skoku. Tyki. Więc nie mam. Ale mogę daszować, więc to jest duża zaleta. I o tym kompletnie zapomniałem ostatnio. Ale to już nie będę dajeć. Nie ma szans. Jak będę daszował, to powinien się wyrobić. Pojebie mnie. Okej, już nie zdążyłem. Nie wiem, czy się to wyrobię, no. Okej, wyrobiłem się. This is fine. Nie wiem, czy mogę przejdę Bolstarz. Chciałbym powiedzieć, że nie będzie tak źle, ale... Sam nie przypadam za bossarzami w Zero-Stick, więc... O, żyćku. Chyba to mi jest z waszej strony. To mnie powinno trafić. Miałem możliwości. Wiadomo, że niektórzy bossowie w ogóle nie mają osobowości, tak? Ale... no dobrze. Jak wygląda status? Absolutnie paskudnie, bo tutaj będzie Thunderlake Prometheus, znaki zapytania? Na pewno jest Serpent. O nie, to model W. Kotek. Phantom z imaczu. To jest absolutne paskudztwo.
Powiem tak, absolutnie najgorsze co istnieje, jeżeli chodzi o ten, o rematch 2-0-2. Okej, czyli to najwyraźniej. To to Splash Woman? Monk. O, czy to się da zmieszczyć? Wyglądało trochę jakby się dało, ale jednocześnie mi się nie udało. To jest lekko unlucky. A, nie przemię. Nie, 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 łykam tego tanka. Chyba był umarł. Nie, model W. No. A, cały wysyp Mavericków, doskonale. I musimy się nimi zająć. Fantom właśnie myśli. Znaczy... Fantom normalnie, a Fantom bo też są dwie różne rzeczy. Kind of, sort of. Chciałbym zobaczyć tę nieszczęsną strefę N. Jak już tu jestem. Wiem, że jest tu teleport i w ogóle, ale chcę zobaczyć. Z czym to się je? Na pewno przydałby mi się jakiś sposób na podładowanie całej HP. Taki jak to na przykład. Omega, to tu jest Omega, dzięki za spoilery. O mój Boże, niewidzialne bloczki. Czy to są bloczki, które idą tak jak... Nie, to nie są bloczki, które idą tak jak z MN2, prawda? O, nie podałem się, to widzę. To wygląda trochę jak bloczki, które idą takich jak MN2. Co? Co to było? Ja nie chcę pytać. No dobrze. Tam się chyba idzie tylko do Omegi. Ej, ale ja chciałem zobaczyć Omegę. Dobra, teraz na poważnie dajcie mi normalny model do bicia się. O Boże, bicie się z... inne rabitą w wodzie pełnej. Tachanaki. Au, ja tej walki nie wygram. Yep. No dobrze. Jestem paskudny w Mega Man Zero. I nigdy się z tym nie kryłem. Zwłaszcza jeżeli próbuję bić bossów Saberem. Przyszedłem z Creative Justice jak najbardziej. Znaczy nie jest nawet bardzo na świeżo po przejściu z Creative Justice. Znaczy nie przechodziłem do LTK. Tak, ale od ściany więcej się muszę odbijać. No, uważam o tej grze, bardzo ją lubię, z wyjątkiem 6-4. Chciałbym nawet się unikać ataków.
Jeden z moich większych problemów jest to, że mimo 6-5 powinno być odbite na 6-4 i 6-5. To mi nie daje apteczek. O mój Boże. I to pewnie jest drugi boss touch w dodatku. I tutaj jest... Czy to coś jest, jeżeli zabijmy boss touch? Pełen? Trochę tak wygląda. Chciałbym, żeby mi dali jakieś te... jakieś apteczki. Ale chyba mi to nie grozi. Chciałbym tanki ogólnie tutaj naładować. A to. Dla mnie jest na trzecim miejscu. A mieć trzecie miejsce w serii do BG to nie jest jakaś zła opinia. Chyba, że uważasz, że taka jest przeciętna i dlatego jest na trzecim miejscu, ale wtedy zacząłbym się martwić, jaka jest twoja opinia o innych grach. I mean, jak dla mnie Spirit of Justice całościowo jest bardzo dobre, bo ma jedną sprawę, która jest paskudna i poza tym raczej same przynajmniej dobre. Nie hejty Dual Destinies. Ja będę musiał zagrać w końcu Dual Destinies i je przejść, żeby się porządnie wypowiedzieć. Bo moje doświadczenia z Dual Destinies na pewno są bardzo skrzywione przez to, że grałem praktycznie głównie w 5-1 i 5-2. 5-3 już bardzo słabo pamiętam. A wiem, że 5-2 to jest jeden z gorszych momentów tej gry. Chciałbym więcej apeku. To nie obrywaj i będziesz mógł ganiać apteczki, kurdur. Najgorsze jest to, że ktokolwiek by to powiedział, pewnie miał brat, Shinji, czemu gadasz tam ze sobą? Widziałeś taki? 5-2 to najgorsze teraz, cały czas mam wrażenie, że ona nie jest taka absolutnie najgorsza, ale... jednocześnie mam wrażenie, że myśl o niej sprawia, że nie chce mi się ruszać Dual Destiny. Jakkolwiek to nie brzmi. Zetik był 10 lat temu. Zetik był więcej niż 10 lat temu raczej. Nie zdziwiłbym się, by to było w tej chwili bardziej jakieś 15. Ale już za ładnie chciałem to zrobić. Ja każdy ma to, kiedy myślę, że odstrzelę jakiegoś przeciwnika w locie, to mam wrażenie, że mi to absolutnie nie wychodzi. Ja teraz można ładować startanki w jednej grze. Tak wiem, że odpowiedź to bardzo długo. Po prostu miałem nadzieję, że będzie to nieco szybsze. Niby jest tutaj ta fabryczka, ale ona produkuje przeciwników dość wolno i nie mam wrażenia, że jest to efektywne. Chyba ta dwójka przeciwników jest najefektywniejsza, bo można ich zdjąć jednym naładowanym busterem. Cześć, elitem. A jak tam? A po tutaj tam wolałbym do dwóch dobić, zanim cokolwiek pójdę innego kombinować. Wiadomo, niekoniecznie chcę szukać jeszcze trzeciego, zwłaszcza biorąc pod uwagę, gdzie się on znajduje. I zapisz... czy zapis zdecyduje mi drogę z botaszu? Tak swoją drogą? Bo to jest coś, na czym się zastanawiałem.
6-4 jest po to, żeby zabić charakter development na Juty i zabić postać Ateny. Z tym się zgodzę. Nie, gdybym miał myśleć o Atenie na podstawie 6-4 jako postaci, to bym nie miał raczej zbyt wiele dobrych rzeczy do powiedzenia. Żebyś tanka nie musiał dawać na WG. A biorąc pod uwagę Geriaty Bosławie, to 0-3. To pewnie ma to dużo więcej sensu niż chciałbym przyznać, że ma. Kubit, Foxstar! Boże, Kubit. Absolutnie nie znoszę walczyć z Kubitej Fuer. A teraz. A mi nie wiem. Wydaje mi się, że odrobinę wyolbrzymiasz to, jak w wielkim problemie jest pierwsza sprawa taka samemu. Zwłaszcza, że to chyba nawet nie jest tak, że ona robiła kompletnie sama. Weź to. Pójdź. Cześć. Ja się okaże, że naprawdę daje lepsze dopy. A, nie, do lewej. Nie chciałem się chwytać pofitu. Ale ewidentnie znacznie częściej coś dopią. Kimbipal to naprawdę jest rzeczą. To chyba po prostu confirmation bias. Że wtedy farmiliśmy z użyciem Fantoma. Zwłaszcza, że i tak nie dopią mi apteczki w tej chwili. Czyli to na czym mi bardziej zależało. Dobra, pójdę napisać. Chyba, że zapis był jakiś... Nie, zapis tutaj był. A, ta apteczka tutaj się efektuje. Jak wrócę, więc przynajmniej to jest jakiś sposób na... Powiedzmy pseudo-farmienie. No dobra. Zobaczmy, czy inna bita się zespawnowa? Nie. Czyli to też nie mogę robić dosłownie po jednym bocie i wracać do lepszą. Ciekawe. Dobra, co my tu mamy? Flizzard. Dobra, czy pamiętam się z tobą walczyło? Tak, ode. A co ja mogę? Ty pewnie wciąż dodaję obrażenia. Atakują. Okej. Okay. Ty musiałbym tu podkroczyć. Ja się wyjebię na nim. Albo nie? Albo i tak? Albo i nie? Gdyby to było razem z jedynki, to byłbym bardzo niezadowolony. Brakuje mi strasznie, żeby to jakieś apteczki wypadały. Bardzo by się to przydało. Bo tak to nie chcą zużywać tanków, to powinien te znowu wrócić do farmienia ich dada. Bo miałem możliwości, chciałbym nie zużywać tanków per se, ale znaczy, że nie będzie mi to dane. Więc pokoju ze serteczkę. To ma sens w sumie. Szkoda, i tak mogę to robić.
Albo jeszcze lepiej. Nie powiem, wyjście z pokoju ma dużo więcej sensu niż chciałbym przyznać, że ma. Przemilczę to. Ja i zapominanie o mechanikach leczenia w moich grach. Właśnie nigdy wcześniej nie przytrafiło. Cześć DS2. Shinjirka zapomnieta. Jest. Chyba co dalej? Tak myślałem, że będzie Shield Bat. Mam wrażenie, że gram to zbyt bezpiecznie. Dziwne. Muszę się trzymać bliżej niego mimo wszystko. Przed ten atak. Nie toperzami. A jest teraz. Nie, nie jestem śmiertelny, ja po prostu go bardzo w przypadku nie trafiał! Okej, okay. Udało mi się dziwo. Ach, to jest fajne, to jest fajne. A, to jest tak trudna, tak trochę do unikania, ale przeboleje. Aż ta walka się dłużej jedu. Jakby rozumiem dlaczego, bo gram ją strasznie patywnie. On zdecydowanie też nie daje mi jakichś fajnych patternów. I mam wrażenie... Znaczy, ta walka już by się pewnie dawno skończyła, gdybym zamiast ładowanego Bustera używał ładowanego Sabera, bo na przykład w takim momencie mogę mu więcej zadać. Gdzie Destiny ma najlepszą ścieżkę serii? Nie, miałem wrażenie, że... Gdyby ktoś się mnie zapytał, to bym powiedział, że wolę ścieżkę z tego... z Apollo ogólnie. Albo słabości. Słabości nie istnieją. Jest, za każdym razem jak widzę Shield Bata, to wydaje mi się, że on nie ma słabości. Pomimo, że on jest elektryczny i jest podatny na lód. Jakby są postawy, gdzie słabości są oczywiste, są postawy, gdzie słabości są bardzo nieoczywiste. I dla mnie Shield Bat zawsze jest tym, o którym zapominam, jaką on ma słabość. Bo mało rzeczy w nim mówi, tak, on jest elektryczny. Chyba, że używamy stereotypu, że jak lata, to będzie będzie jakiś tam elektryczny wiatrowy. Z Apollo. I mean... Nie, mam wrażenie, że po prostu Apollo tak całościowo mi najbardziej podchodzi. A to po bossu bez słabości. Okej, okay, rób tak dalej. Okej, okay, chyba skończył. No bo i nie skończył. Goddammit. Tam nie jest takiego. No i to pani na mnie taki tutaj. Dobra, co to robiło? Ciało bloczek. Tak, wiem, że gram Mega Manem 0, a nie Mega Manem X. Zdaję sobie z tego sprawę, ale będę walczył Basterem. Szartowałem. Apollo ma ten problem, że ma dwie sprawy, które są co najwyżej średnie jak dla mnie. I przez to nie mogę mówić, że to jest naprawdę świetna gra. Nawet jeżeli ma najlepszą pierwszą sprawę, jedną z lepszych ostatnich.
to nie jestem w stanie powiedzieć, że jest to, powiedzmy, jedna z najlepszych gier serii. Jasne, wiem, że istnieją rzeczy typu Justice for All, które nawet nie może powiedzieć, że ma dwie dobre stawy. No, ale to bardziej kwestia, że Justice for All jako całość jest bardzo black. A nie tak, że Apollo się wyróżnia. Wyróżniać się na tle Apollo, na tle Justice for All to... A, czyli tutaj są te. Tutaj są drzwi do 04. A tu nic nie ma. Okej, czyli porobiliśmy... Nie, porobiliśmy wszystkich bossów? Czy to się jeszcze gdzieś do góry idzie bardziej? Nie, to się nie idzie nigdzie więcej. Bossowie stąd zostali porobieni. Okej, czyli ten fragment SFN mamy za sobą. Dobra, zapiszemy sobie w takim razie... Nie wiem, jeszcze questy. I spróbujemy zrobić tą drugą część TFN, gdzie się intensywnie opierdalałem wcześniej. To krędy się tam szło teraz. Kto jest w tych korytarzy? Nie wiem, czy nie tym. Chyba tym. Na DS-ie chyba trzeba było włożyć kartę, jeżeli dobrze pamiętam. Bo sporo gier Mega Manowych miało ten Battle Network chociażby. A, te, tutaj były te. Tutaj były. Niekające broszki. Czy ja mogę potencjalnie. Zaraz coś to, że ja mogę potencjalnie robić Eldasha zamiast tego. Okej, przynajmniej o tyle dobrze, że mogę tutaj zrobić krok do góry. Aaaa, to było blisko. To nie była chyba kwestia robienia chimery z kartridży, tylko że DS pozwalał jednocześnie włożyć kartridż z grą z DS-a i z GBA. I że jeżeli włożyło się jedno i drugie, to można było korzystać z obu. A, przepraszam. Nie no, jak twój to wygląda, jak te, jak bloczki z MN2. Nie no, to nie było klanki, bo z tego co pamiętam, to było tak, że od góry wkładasz kartridż DS-owy, a od dołu z GBA. Więc to może brzmieć dziwnie, ale w praktyce nie wygląda źle. Dziękuję, dziękuję. To gdyby to było MN2, to bym tak jak bardzo umierał. Tutaj bodajże tak. O, oh, nice. Czy to kolejny miniboss? Nie, to już Omega. To jest zaskakująco blisko. Myślałem, że to będzie dłuższa cefa. No dobrze. Jak szybko się wyjebie na Omega? Okej, chyba widzę. Holy fuck. Nie myślałem, że aż tak szybko. Znaczy ja pamiętam o tym, że on ignoruje iframe'y, tak samo jak my też to ignorujemy iframe'y, co ma jak najbardziej sens, biorąc pod uwagę Saber. Ulala.
Ha? Ba? Oj. Niepotrzebnie. To się wyleczy. Mogę wykać tanki w sumie szybciej, tak jak to myślę. Ej. On mnie strasznie mapie na tych, na dodżach. O Boże. Tank. Jak nie złapię w połowie kombo, to wolnie tylko wez, bo ten kombo zadaje chore obrażenia. Ej. Strasznie się daje łapać na tego apostlasza, drugi tank. A czy ja dam radę? On się wleczył. Tetaj. Czas pół do przetnęcia jeszcze pyt. Jestem blisko. Nice. I dajmy, nic nie ma doskonale. Czyli co, muszę wracać blokami? To chcecie im powiedzieć? Ja naprawdę będę musiał wracać tymi blokami. To przegapiłeś, właśnie pobiłem Omega. More like Omega, am I right? Pojebie mnie. Nie wracam tam. Usatysfakcjonowany jestem tym, że pobiłem Omega i nie muszę mieć rzeczy z niego. W strefie o... O, zajebiście. Strefa o, ciekawe, kiedy tam się idzie. Jak się... kiedy się idzie do strefa o? Nie, żeby gra pozostawała mi wielki wybór w tej chwili. Jeszcze ominacie tylko te istotne, jak najbardziej. Bardziej myślałem, że pytasz o kwestię progresu w grze. Ale to jest RPG. Czyli co, to na górę trzeba było pójść? Możliwe. A mi wydaje mi się, że jedyne co mi rozsądnego zostało, to przejście przez TFD. Spróbuję tam zaraz na górę pójść. Chyba, że się mogę w jakieś losowe drzwi wchodzi, chuj wie gdzie. A, pewnie tędy to. Ja, sefo jeden. Barben też brzmi bardzo dobrze. Aftobuję. Boże. Nie widzę tych taszydeł. Taszydeł w grach platformowych za każdym jebanym razem. Nie zostało do końca. Jakieś albo trzy etapy chyba. Nie, wydaje mi się, że potem
Wydaje mi się, że niedługo już wchodzimy do tego, do ostatniej lokacji jakoś. Nie mówię, że jesteśmy dosłownie praktycznie w ostatniej lokacji, ale że jesteśmy relatywnie niedaleko. To ostatnia, no to jeszcze lepiej. Jak gra się w Mega Man City? Zbin. Ależ piękne klatki! Tak jak wczoraj Sevik miał dotatę, to ja mam zbin. A chyba. No i co bardziej wytrzymałeś, pamiętałem. Tak, ja mam piękne kombosy, a i tak wszyscy będą pamiętać tylko zbin. Apteczka jakaś? Czy wam wygląda to na apteczkę? Bo mi nie. Czy to wam wygląda na apteczkę? Bo mi też nie. Fajn. A, to jest klasyk akurat. I nawet jak to specjalnie mnie nie dziwi. Ja powiem szczerze, chyba wszystkie złote, kryształowe testa sobie sprawdzałem na jakichś Google'ach, nie Google'ach. Znaczy, jeżeli je znalazłem sam, to spoko, ale jeżeli nie znalazłem za pierwszym, za drugim razem, to potem już wiedziałem, że olać to idę googlować. A, mogę sobie zapisać tutaj. Nice, to bardzo miłe z waszej strony. Nie wiem, jak dla mnie szóstka jest tak mało oczywista, że aż dziwię się, że ludzie to znajdują. W sensie, że sami się dowiadują, jak to zrobić. Wiedziałem. Siedem to będzie Moldenga. Może trochę. Ja mam ogólnie tyle problem z dostrzeganiem jakichś poukrywanych rzeczy często gęsto i... Znaczy... Nie wiem, na ile to jest pocieszenie, ale... Przynajmniej w siódemce to nie jest tak, że musisz zrobić wszystko za jednym podejściem, że tak powiem. Bo gdybyś musiał, to by mnie chyba pokurwiło. Dobra, wspaniały minibus. Nie, nie zdążyłem. Jesus. A, jeszcze chłopaki na imitacę. Cześć na nim biebie. Pójdź, co na to wygląda. Minibuska ze 4 trochę, tak? I skłamałbym twierdząc, że jestem zadowolony z tego powodu. Możesz to też dać mi akurat tę fazę? Czemu on mnie jeszcze tym trafia, jak... Pojebie mnie. O boj, znowu się zaczyna. O, patrzcie, kto by się spodziewał. Użyłem tanka akurat jak podłą na hita. Chociaż nie, tak jak w mojej środę po południu to jeszcze okej. Bo chciałem powiedzieć, że znowu się zaczyna podmieniać te minówki mu na inne gry. Nie no, ale ten... Też o to nie rozumiem, zwłaszcza, że tak mówiłeś, że grać się podoba i żałuję, że nie możesz nie grać tak normalnie. Nawet nie blisko. Stópki podsmażone. Stópki. Dlatego ja czasami mam tak, że niektóre gier bardzo nie chcę robić na streamach, bo wiem, że potem będę miał za silne. Chcę w to pograć
w wolnym czasie. Zwłaszcza jakiś gier na premierę bym się tak nie odważył robić. Dobra. Spróbuję sobie podładować tanki trochę, bo za dużo ich zużyłem. Raczej się ta pluczniki nie wydobi nigdy apeków. Więcej teraz to zobaczysz, moje palce się w tym nie zgadzają. Mam w tej chwili dosłownie obręk na stawie od grania w teles. Ja nie żartuję. Więc ta gra fizycznie mi szkodzi. Znaczy możliwe, że to jest kwestia, że jakoś bardzo dziwnie kontrolę trzymam i że coś z tym bym musiał zrobić. Ale mogliby mniej tych tanków dopić. Dobra, chciałem powiedzieć, że może jeszcze chwilę podładuję, ale ewidentnie nie zdążyłem wpaść na ten mądry pomysł. Prometeusz i Pandora. No może pójść nie tak. Świetna walka. No zobaczymy na ile świetna. Ale dobra, tutaj trzeba było... Halo? Mam wrażenie, że coś bardzo kopałem z troszeczką. A, kurde. Muszę przeskakiwać do drugi. Oho! Nawet nie będę wykał tanka w tym momencie. Nawet nie próbuję. Idę ładować. Nie idę ładować tanków, bo już jestem tu zablokowany. O mój Boże, będziemy powtarzać cały. Albo może nie cały, ale dość dużo będziemy powtarzać. Bo ja nie przejdę te walki na jednym tanku raczej. Nie widzę tego. O. Hop, 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 hop. O, come on. Nie wiedziałem, że to za mną atakuje. Jak się tego ataku unika bez ścian, to mnie zastanawia. Hop, hop, hop. Jesus. No dobrze. Ja mówię, nie przejdę tej walki na jednym tanku. A, powinienem go zniszczyć szybciej. Dobra, to jest fajne. Myślałem, że zmieszczę na dole. Boże, jeden się drugi raz. Hop, 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 hop. Nie, zmieszczę się. Za długo próbuję w tym. Drugim. Jedno. Ach. Czym ty jesteś? Okej. Okay. Czemu ja to próbuję przeskakiwać? Mój święty Boże. Continue from save point, bo tutaj mnie wyrzuci dużo wcześniej. Save point był przed main bossem, prawda? Ta, patrząc po tym ile tanka mam, to save point musiał być przed main bossem. Co za pasłóstwo. Widzę też, że nie tylko przed main bossem, ale przed czymś jeszcze dość mocno irytującym. Paskudny segment. Paskudny też jest mój skill RTG dzisiaj. Też mnie chce się Prometeusza w miejsce Prometeusa. I mean. Nie wiem, jak dla mnie, jeżeli coś jest nazywane po jakichś mitologicznych bytach, które mają polski odpowiednik, to czemu nie?
problemy się zaczynają, jeżeli coś nie jest nazywane po mitologicznych bytach, tylko może jakby nie z tym atakiem konkretnie. Z drugiej strony pamiętam, że miałem swego czasu bardzo zagorzałe dyskusje na temat... teraz poszedł dużo zgrabniej. Zagorzałe dyskusje na temat tłumaczenia nazw własnych, które się biorą od jakichś na przykład angielskich słów. Pamiętam, w rzeczywistym świecie no to wiadomo, że można tego potwierdzić na zasadzie, że to po prostu przyjść przydomek i tak dalej. Albo stąd się wzięło jego nazwisko, więc nie ma sensu. Ja to tak powiem. Ale jeżeli mówimy o świecie fantasy, ktoś ma angielski, nie wiem, imię, nazwisko, przydomek, chuj wie co, to nie tłumaczenie go dla mnie... Znaczy, powiem tak, nie przyjmuję argumentu, że to nazwa własna, bo język angielski nie jest językiem świata, że tak powiem. Mag Mroczek? O tak, jeden z braci Mroczeków. Mój ulubiony. Chyba drugi tank mieć narodował. W ogóle jak tak patrzę na to, ile jest miejsca, czy w tej grze są 4 subtanki, czy... To po prostu jest tak dziwnie skonstruowane. Bo wiem, że powinienem w najlepszej trafie jeden, ale... Zastanę się, gdzie jest czwarty. Oh baby. No dobra. Ma. Ogólnie mam wrażenie, że sporo rzeczy pominąłem. Boże. Czy to będzie tak, to będzie to, to, to. Dobra, tego już się nauczyłem, nie? Bąk, 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 bąk. Bąk. Ten dalej się pojawia. Paskustwo. I to znowu zapomniałem, żeby przeszować tamty na tym. Jak się tego unikać, się zastanawiam. Czy ja go muszę strzelać jakoś cały czas? Dasz, dasz, dasz. I teraz już nikt nie zrobi. Jezu, bez ściany nie wiem, czy się da tego sobie uniknąć. Nie rozumiem. Modern H. I guess. To weź się zmienia odpowiednio szybko na Model H. I guess. Że się da. A propos. A, kurde. Nie możesz go skoczyć, jak blokuje Buster. Mogę spróbować teoretycznie? Zastanawiam się jeszcze jedna rzecz w sumie. Safe. A nie zdążyłem. No dobrze. Skoro już przypomnieliście mi o tym, że Model High istnieje. O. No dobrze. I get, że Model High istnieje. Okej, czyli nawet nie mamy nic do powiedzenia. To musimy się cofnąć. Model jest w siedzibie głównej. Liter.
Kto by pomyślał, kiedy kolega Serpent jest główny zyn, to model W będzie u niego? O, nie chcieliśmy cię oszukać i teraz powinniśmy zrobić takie bardzo edgy. Dobra, spierdalajcie, nie chcę was więcej znać, idę w chuj. Boże, coś się już teraz będę narzekał, bo zaczynam ogromne problemy, jeżeli chodzi o bossa Zerotix. Zniszcz model W. Jak wszyscy wiemy po istnieniu tak wspaniałego jak ZX Advent. Na pewno się to uda. Dobra, Cephra D2. No to miałby Cephra D, jeżeli dobrze przeczytałem. Cephra D2. Zapisz. Ja idę psem. Uważam. To mogło być co najmniej interesujące. Owszem, masz rację. Nie zapisałem. No i że miałbym powtarzanie Pandorej z Prometeusza. Aż nie, tutaj już mógłbym zrobić chyba ten powtórz misji i powinno mi chyba powtórzyć od tamtego momentu. Czy CD Bass Liter jest dla fanatyków Colsów, czy nie? To jest bardzo ważne pytanie. Dobra, winda. Ciekawe, co moglibyśmy po ścianie się tknąć. Okej, już widzę, że jest dla fanatyków Colsów. Aha. Ah, this is fine. Nice. Mieściliśmy się jakimś cudem. Ale to była zaskakująco przyjemna winda. We both rush in? Dobra, stek Falcon. Nie obchodzi mnie, że nazywasz się Highbolt. W mojej duszy zawsze będziesz stek Falconem. A, tego się nie da odkrywać. Hop, hop, hop. A, tego się jeszcze nie przeskakuje. To się przeskakuje. No nie trafiłem. Znaczy trafiłem, ale zabokowo. To jaki special? O Boże, to jest ten special. Hitboxy tego są paskudne. Specjalnie masz tutaj odbycia, to znowu zapomniałem. No ale jak już jest, to niech zostanie. Wybrałem absolutnie paskudny moment na zapauzowanie, by the way. Ow. Myślałem, że tak ma być. Jest. Nie jest to pierwsza raz, kiedy... O mój Boże. Why are you like this? Jezu, ależ to ma paskudny hitbox! Pojebie mnie. Może jestem przyzwyczajony do gier, jest w miarę precyzyjne, ale tutaj ta fala, która zosta... Oj, nie dają mi apteczek potem. Pojebało ich.
I kompletnie popierdoliło. A, fajnie. I tak nie chciałem wygrać tej walki. Mój święty Boże, nienawidzę Bossasha w ZX-a. To jest jeden z powodów, dla których nie lubię Adventa. Ostatni etap jest paskudny i ma Bossasha. Dave zapraszał, żeby już samo. Ja się tego unika. Fajnie. Tak, ja chyba mnie nie cenię, jeżeli myślisz, że nie będę tego robił. Okej, nie będę tego robił. Boże! Ja umrę jeszcze, jeżeli nie wykryję drugiego tankę. Ostatni etap. Nie wiem, ja pamiętam, że na ostatnim etapie bardzo długo siedziałem i nie mam z nim dobrych wspomnień. Zresztą ja ogólnie mam ogromne problemy, jeżeli chodzi o Bossasha. W Zero aż tak nie, ale w ZX-ach ni chuje nie potrafię robić Bossasha. Wait a minute. Też żebyście wiedzieli, że jeżeli to działa tak jak myślę, że to działa, to ja wyłączam tego i nie kończę. I nie przechodzę do Adventa. To co będzie w środę? Moje sepuku. Pokurwi mnie. Pokurwi mnie. A i to twój backskill, owszem. A odchodzi. A potem będę mógł tanki naładować. To by implikowało, że ja zrobię te walki na tylu tankach, ile mam. O mój Boże. Daj. Model hard lasera. Daj mi z tego wejść. Au. Doskonale. No, zrobię to samo chyba. Mam wrażenie. Mam dwa życia. Co, czemu mi karteczek nie dają? Ja pierdolę. Naucz się grać gaczą, I guess. Pojebie mnie. Nie widzę do końca, gdzie mam na hitboxy tutaj. Ha? Jeszcze umrę. Okej, jeszcze nie umarłem.
Bardziej nie pchaj mnie to, że mam dosłownie 1 HP. I pewnie nie zdążę się wyapteczkować. I nie mam już ani Ega, mam nic w tanku. Ja tutaj wejdę i dostanę jakąś lapenery na wejście. O mój Boże. Mogę udawać, że żyję. No dobra, posiedzimy to sobie z godzinkę. Don't find me. Ciekawe ile jeszcze razy się złapie na tym, że amunicja leczenia się odrobinę mniej zatrzymuje grę i przez to czegoś nie zabić powinienem. Amunicja leczenia. Animacja leczenia. Jeżeli powiedziałem amunicję, to ma kulpa? Okej, okay, tak. Chcę mieć model z Tigers, więc nie jestem pewien, czy danie modelu nawet dla zwiększonego dopu mi pomoże. Powiedziałem amunicję, doskonale. Ja i wysłanie się ostatnimi czasy. Tega mnie mentalnie jeszcze. No mniej więcej, a może jeszcze kiedyś to podniosę, zamiast go rozcięć. A żyćko, to się akurat przyda. Nie pamiętam, czy to było w tej kolejności. Najgorsze to, że ja dostanę więcej, miałem na myśli mówiąc to. I w mojej głowie to wciąż nie brzmi aż tak źle, jak to wygląda na piśmie. W sumie tak, zaraz chyba że tam dalej nie ma jakichś więcej przecinków. Im bisze w tych drzwiach po prostu... wysyła jakieś znajdźki albo coś. Oho, o co powiadacie? A nie, to nie są drzwi, przez które można przejść. Jest to tewet. I know what blood is wafting about. Czy ja mam pełne dwa? Nie, pełne jeden. Nie chciałem tego podnosić. Okej, okay, a to już tak. To jest zabazowanie idealne w mojej grze dzisiaj. Ale tutaj nie mam tych powiadomień i wciąż tego nie naprawiłem. Bo ta scena, którą obecnie mam, jest dosłownie tylko po to, żebym ten, żebym mógł sobie mieć ekran z Switcha na kompie. Więc pozwólcie, że to szybko naprawię. W sumie to już chyba zostanę na tej scenie. Jak już wróciłem. Ile czas można ładować jednego sartanka? Przekonajmy się. Na pewno jak będę ponosił duże kryształy, to na tej odcinać to dłużej niż trzeba. Teraz pytanie, czy ja tam wychodzę w lewo i jadę window dalej, czy...
Idę tu w prawo. Bo ta cholera nie pamiętam te BH. Zobaczymy, co jest w stanie, jak tu wyjdę. Okej, ta wina nie jedzie dalej. To idę w prawo. Czas się wpierdolić w kolejne 15 tysięcy koltów, I guess. Może jakieś żyćko jeszcze jedno dropnie po drodze. Może na górze masz jakieś monuty? Gdzie na górze? Bo nie widzę tego. Dobra, tu mamy kolejną windę. Teraz zmieszczę się. Wydaje mi się, że stojąc na środku jestem w miarę bezpieczny, jeżeli chodzi o te prądy. Co, jeszcze dwóch bossów na bossaszu i potem jeszcze dwóch bossów na bossaszu. O tak. Feasting Leo. O mój Boże. Nie wyjebałbym się przecież, prawda? Jezu, dajcie apteczki po prostu po bossach. Dla ludzi, którzy nie mają skillów i potrzebują się leczyć po bossach, bo nie potrafię ich unikać, dajcie apteczki. A, fajnie, skończyła mi się amunicja. To masz możliwość ładowania tanków, to nie do apteczek. A my właśnie to nawet nie jest tak, że mamy jakoś bardzo mocną możliwość ładowania. Bo to teraz będę miał znowu tą śmieszną windę, na której chuja nie sobie podaduję. Podoba mi się absolutnie, że puszcza mi się przeciwko charge'owania. Jakby to się już po prostu zużywa. O tak. O, to idealne hapeki, żeby pojść do bossasza. Teraz mi zostali... Fantomowi bossowie? Chyba Fantomowi. A, nie będę używał tanka na pierwsze podejście. Mam dwa życia, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby jednego się podbyć jako apteczki. O Boże, czołg mi jeszcze dostał? Przecież ja tego nie zrobię. Pojebię mi. Dobra, jest na hita.
Ach, to było znacznie lepsze. Człowiek to... Cieszę się, że dla ciebie człowiek czołg zbrodniarz wojenny jest prosty. Bardzo mi miło z tego powodu. Nie pamiętam, które bombki jak... A Boże, się one wybucha za późniejem. To o tym nie pamiętam kompletnie. Oj. Zanim. A? Au. Tank. A, jestem za nim, więc jest okej. Edo! Teraz to boss, by the way. Nie robię dużych bossów w tej serii, bo mam wrażenie, że większość z nich ma hitbox, to absolutnie paskudne. Oh boy, ja już to widzę. No dobrze, do zobaczenia za godzinę. Najgorsze jest to, że ja teraz będę farmił tanki, a i tak się wypierdolę na etapie. A mam ostatnie życie. Dajcie mi jakoś naładować te tanki od Sony. Nie zrobię tego w ten sposób. Mam dziwne wrażenie, że tutaj model P mógłby się tego chwycić. Ale jednocześnie wydaje mi się, że mogę to tak zrobić. Nie jestem pewien, że to po kontrole mi się dać, to moje palce mi się dają. Tam to tyle CBD-elfów. I wonder. Zapytajmy pana serpenta, skąd to tyle CBD-elfów? Jestem pewien, że Janusz Serpent nic nie wiedział o CBD-elfach. Tak, domyślam się. Dlatego miałem cichą nadzieję, że będzie jakieś miejsce, w tym będzie lepiej podawać tanki i ten. Tak, jeden. Ale to był pierwszy, a jeszcze jeden, by się przydał. Chciałbym omigać w Mega Man Zero ZX.
Nie wiem, kompletnie nie umiem walczyć z bossami, to tych tak mnie to przeraża. Ten sam problem mam w Adwencie, że jak tu boję robić bossarz, to kompletnie się na nim wpierdzałem i dlatego Roborot sprawia mi gigantyczne problemy i dlatego nie planowałem kończyć tego w legitny sposób. Biorąc pod uwagę, że Felix mówił, jak to intensywnie nie ma problemów z Ouroborosem, to wydaje mi się, że kwestia bycia dobrym, lepszym graczem platformówki jest nawet nie kwestią dyskusyjną. Amunicja... Kolegowie, ja potrzebuję apteczek. Apteczki, plus. Chyba drugi. Yep. Najgorsze jest to, że przez to, że nie mam żyć, to nie mogę się nawet, powiedzmy, nauczyć pierwszej fazy serpenta. Więc czuję, że będzie wyjebka. I nie wiem, czy będzie mi się chciało powtarzać. Model H. Czy ja nie chcę oszczędzać modelu H na drugą fazę? To jest pytanie. Zresztą ja nie wiem, czy nie mam za mało amunicji w modelu H ogólnie. Jadę, ewolucja, trzeba poświęcić wszystko, żeby stać się Ibermensch. Ktoś to model nosorożec. To jest najbardziej goofy ass model, jaki widziałem od dawna. Dobra, mamy ściany. Wow. Kolego! A pierwsza faza póki to zdaje się być względnie okej. Ale to mówię, względnie póki to. No i też kwestia, że go nie widzę kompletnie. Dokładnie tak się gra w Mega Man Zero, jakby się ktoś pytał. To jest peak Mega Man Zero gameplay. Stoi się na drugim ekranie i unika się bossa. I nie dajcie sobie mówić, że jest inaczej. Olala. A, też tak. Chują. Chyba zdążyłem. Muszę go widzieć na ekranie, ale jednocześnie nie mogę sobie pozwalać na takie odbywanie tu lepszego. O Boże, te iframe'y. Czemu akurat teraz mówię o iframe, co mnie zastanawia? Halo? Halo, Zbin? Po co, fani serpent? O nie, nasze złe emocje będą napędzać model W.
O. Nastaje epoka kamienia z człowieka. Czy jakoś tak? No dobrze. Co to za Sigma z X1? Za dużo energetyków? Ja nic nie wiem o energetykach. Don't give in to the hate. Ile serii filmów można by rozwiązać, gdyby to było takie proste? Cześć, Star Warsy. To samo wiecie, model H. No dobrze. Czy on jest podatny tylko w jakichś momentach? Mam wrażenie, że go nie trafiłem przynajmniej raz. I powinienem tutaj to przerywać. I nie miałem jeszcze energii do tego, do modelu H. No dobrze. Pada, mu się zmieniła. Okej, okej. To teraz musimy aż i uważać na to, co robimy, jest. Co robisz? Co za rączki? Okej, okay, dobra. Czym są te gluty? Czy ja mogę? Nie, nie mogę. Aż tak dobrze to nie ma. Au. O, przestań stać, przestań stać. Przestań stać. Łatwo? Nawet nie blisko? Absolutnie nawet nie blisko. I tak byłem bardzo blisko zrobienia na T4. To ja wracam do roboty. Wow. O, nawet na kredyty nie zostanie. Nie no, śmieszkuję. Shane tutaj cały czas siedzi, bo nie ma co robić w robocie. Ja siedzę, bo jeszcze nie mam roboty. A Sevik siedział, bo akurat miał przerwę, jest. Co ja mogę powiedzieć? Tytuł Simba nie wziął się znikąd. Ja ewidentnie bardzo mocno nie umiem grać w ZX-y. Nie wiem, jest w tej serii coś takiego, co sprawia, że kompletnie nie potrafię w nią grać i... Nie wiem, z czego to wynika. Mam wrażenie, że tak jak w Zerach jeszcze jestem w stanie w miarę sonie walczyć bossami, tak w ZX-ach absolutnie mi to nie wychodzi. Nie wiem, z czego się bierze ta różnica, zwłaszcza, że widziałem, jak Sevik na przykład grał i że to nie jest tak, że ci bossowie są jacyś wybitnie trudni, że gra jest na dużo wyższym poziomie trudności i tak dalej. Po prostu... Nie wiem, nie jestem w stanie stwierdzić, o co chodzi. To jest dla mnie straszne, bo... Chciałbym wiedzieć, to jest nie tak, co mogę poprawić. Coś tam skilli w ogóle. Ale... Nie wiem, zarówno z tych się, jak i z tych rozwiązań. Jak tylko podchodzę do bossa, to wiem, że to będzie kompletna wpierdolka.
O, mogłeś zebrać 4 saplanki? No to właśnie, miałbyś problemu. Jeżeli kojarzycie mi, że mam iść do Sefyka i zebrać tam saplanka, to wam powiem, że chyba was kompletnie popierdoliło. I nie wykluczam, że gdzieś jeszcze nie miałem tych life upów, ale to i tak na bossasza niewiele zmienia, bo na bossaszu używałem tanków. Wystarczyły, ale bardzo ledwo. Było bardzo blisko, żeby nie starczyły, bo kończyłem walkę z końcówką HP bez tanków. Nie wiem, czy wolałbym grać ZX niż którąkolwiek z części Zero, szczerze mówiąc. Teraz jak o tym myślę. Póki co wydaje mi się, że ta wciąż jest najmniej lubiana przeze mnie część z ZX Version. Zdaję sobie sprawę, że w wielu miejscach sam sobie utrudniałem. Na przykład nie wiem, nie zmieniając się między modelami jakoś specjalnie. Zresztą wydaje mi się, że dosłownie nieraz nie użyłem modelu. F4, wolałbym Z1 na ZX? Raczej tak, raczej wolałbym Z1 na ZX. Może jestem skrzywiony tym, że moje dzisiejsze podejście to był głównie bossarz i to, co mi kompletnie nie idzie w ZX-ie. I Stefaka, która jest absolutnie chujowym designem. Ale na chwilę obecną, tak, mogę powiedzieć, że wolałbym grać dowolną część Mega Manów Zero ZX-a. I zastanawiam się, co musiałoby się zmienić, żebym mógł powiedzieć inaczej. Musiałbym nabrać skilla, żeby grać w grę. Znaczy, żeby nie było. Ja nie mówię, że ta gra jest zła, że jest lepsza, gorsza niż Zera, tak? Bardziej chodzi o to, jaką przyjemność sprawia mi granie w tę grę. I pod tym względem zdecydowanie wolę grać w Mega Man Zero niż GZX-a, o tak powiem. No ale to mówię, przynajmniej po części wynika to z tego, że nie idzie mi w ZX-a. Tak, to jest dokładnie ten sam problem, który mam z Mega Manem na przykład 9. Z 10 też to trochę też. Że idzie mi w te gry nie najlepiej. I dlatego lubię je dużo mniej, pomimo że mógłbym powiedzieć, że te gry są lepsze niż inne, które wolę od nich, tak? Dzięki za granie, nypy, nypy. Ja nie dziękuję za granie w ZX. Co? Ja szkalować? Kiedy ja szkalowałem? O tak, Hardmode, to jest to, czego potrzebowałem w swoim życiu. To gdzie ten model Omega? Mówiliście? Mówiliście, że będę miał model O? Halo? Gdzie model O? Model O doko? Na NG Plus musisz wybrać kamek? Okej, rozumiem. Czyli to brzmi jak coś, czego zdecydowanie nie chcę robić. Jezus. Z game overowałeś się, jak go pokonałeś. Dostaję sprzeczne sygnały w tym momencie. Bo ktoś powiedział, że nawet pomimo tego, że zaliczyłem game overa, to i tak będę miał ten model. I właśnie dlatego pytałem, gdzie jest mój model. Powiem tak, mój główny zarzut, jeżeli chodzi o ZX-a, wciąż się nie zmienił, czyli najlepiej zaprojektowana mapa w dziejach map. Ta mapa jest tak frustrująca do obsługi. Szczerze mówiąc,
wydaje mi się, że nawet tak drobne usprawnienie, jak bierzesz misję i pokazuje ci, gdzie jest jakiś sektor, do którego masz się udać. Czyli nie wiem, ma w tej chwili odkryte A, C i B, tak? Dajmy na to. Taki losowy przykład, tak? Biorę sobie misję w F i mam tylko do B1, tak? I pokazuje mi, że F1 jest w prawo stronę od B1. To już nawet to byłoby im w stanie dużo ułatwić, jeżeli chodzi o nawigowanie po tej mapie. A tak gra ci mówi, nie, mamy strefy A, B i C, tak? I dostajesz informację, że musisz przejść do strefy, nie wiem, w które misje były w miarę wcześnie. Jedna z pierwszych to była E chyba, tak? Nie wiesz tak naprawdę, czy strefa A będzie od C3 tutaj, od A1 przez A4 tutaj, od A3 tutaj, od B3 tutaj, od D, którego jeszcze nawet nie widzisz tutaj. Tego kompletnie nie wiadomo. I fakt, że z C1 do C3 teoretycznie mamy na ukos w lewo, a to może się sprawdzać tego, że musimy iść na hama w prawo i przez jakieś losowe drzwi, to też na pewno nie pomaga. Jakby... Trochę rozumiem zamysł stojący za taką mapą, ale jak dla mnie jest on tak absolutnie nieczytelny, że równie dobrze tej mapy mogłoby nie być i nawigowanie byłoby równie czytelne. Z pewnością nie jest ona zbyt pomocna, o tak powiem. Jeżeli ktoś nawiguje za pomocą mapy głównie, a ja jestem z osób, które bardzo nawigują po mapie, bardzo często jak gram w grę, to nawiguję za pomocą minimapy, na przykład, że idę tam, gdzie minimapa pokazuje, to tego typu mapa jest dla takiej osoby absolutnym przekleństwem, bo nie pozwala z siebie korzystać. Jeżeli ktoś nawiguje na podstawie tego, co widzi na ekranie bardziej niż za pomocą mapy, no to po prostu zignoruje mapę i będzie pamiętał, że dobra, to musiałem być w tej strefie, kojarzę te drzwi, przejdę przez te drzwi, pójdę w tę stronę i tam dojdę, tak? Że skojarzę jakieś takie charakterystyczne punkty. Dla takiej osoby taka mapa nie będzie stanowiła problemu. Nie mówię, że będzie dobra, tylko że nie będzie stanowiła problemu, tak? A dla osoby, dla której mapa służy jako narzędzie do nawigowania, ta mapa jest... Nie powiem, że jest bezużyteczna, no bo super, widzę, że na przykład z C2 przejdę do E1, chociaż też musiałem wejść do E1, żeby to zobaczyć. Ale jest tak mało czytelna, Jezu. Jakby ZX nie ma aż tak dużo lepszej tej mapy pod tym względem, ale i tak wydaje mi się, że jest jakieś parę poziomów lepiej. Boże. Jeżeli chodzi o same modele, to mówię, wydaje mi się, że każdy ma jakieś tam swoje zastosowania i w przeciwieństwie do ZX-a przede wszystkim, ZX-A przede wszystkim, gdzie mam wrażenie, że większość modeli jest tylko po to, żeby zabić jakieś łamigłówki na etapie, albo jest w jakichś bardzo specyficznych sytuacjach, tak w ZX-ie pierwszym modele, może dlatego, że to tylko 4 na podstawie strażników, ale mam wrażenie, że każdy model ma kiedyś tam jakieś swoje zastosowanie. Albo jest backfire. Powiem tak, mogę wam obiecać, że jak będzie ZX Advent w środę, to na backfire'a będę narzekał na każdym kroku. Oczywiście po raz kolejny jest to skill, bo nie umiem z niego korzystać, ale i tak będę na to narzekał, żeby nie było, więc przygotujcie się już na to. Także mówię, no każdy model ma jakieś swoje zastosowanie, nawet jeżeli zastosowaniem jest głównie używanie słabości. Przy czym takim modelem czysto słabości jest chyba tylko model F, teraz jak o tym myślę. A po modelu F. Jak się to zmienia w kolekcji ZX?
Jak się edytuje modele w projekcji? Bo na DS-ie to domyślam się, że można dodatkowym ekranem się pobawić, a tutaj? Tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę. Okej, okay. Czyli trzeba R-kę wcisnąć. Znaczy nawet nie R-kę. Drugi R wcisnąć i wtedy można edytować. Oh yes. Też mam wrażenie, że nie zostało mi to zakomunikowane w żadnym momencie. I biorąc pod uwagę, że na dole mamy to wyświetlone, to nie jest to jakieś pytanie oczywiste. Piękne pociski. No dobra. Wydaje mi się, że na dzisiaj tutaj, w tym momencie skończymy. Jak już mówiłem, Zetik Advent wciąż pozostaje chyba grą, której bardzo nie lubię w tej kolekcji. Znaczy, nie lubię to za mocne słowo. Bo nie lubię uczuciem takim bardzo negatywnym, ale ja mam do niej takie bardzo podejście, takie mocno neutralne. To nie jest tak, że grało mi się w nią jakoś paskudnie, nie licząc dzisiejszego streama, czyli końcówki gry. Ale jednocześnie nie powiem, żebym się przy niej jakoś świetnie bawił. Jest to gra dobra, z końcówką, która bardzo mi nie podeszła. Nie będę mówił, że jest to gra zła, okej? Okay? Bo tutaj musiałbym bardzo mocno skłamać. Ale mówię, mi po prostu za bardzo... Za bardzo nie, że... Za bardzo nie umiem ją grać, o. Także to na dziś to było na tyle. W środę zobaczymy, jak tam sobie poradzę z Adwentem. Także zatrzymaj się, po. Cześć.